Stare groby kryją wiele tajemnic. Tak jest i w przypadku Pilchowic. A te tajemnice poznał Krzysztof Waniczek, pasjonat historii, który postanowił podzielić się nimi z nami. Tak, dla mnie jakby perełką właściwie naszych zabytków jest ten nagrobek. Nagrobek Tomasa Tomatisa, czyli włoskiego szlachcica, który był spokrewniony z właścicielami Pilchowic, z węgierskimi, ponieważ był bratem lub ojcem, teraz dokładnie nie pamiętam, jednej z hrabin węgierskich, która z domu nazywała się Tomatis. Człowiek urodzony w Mediolanie w 1754 roku. Zmarł i został pochowany w Pilchowicach 19 grudnia 1823 roku. Nagrobek jest bardzo ciekawy, ponieważ przede wszystkim nie ma na nim żadnych oznaczeń kultu religijnego, żadnego krzyża, nic. Znajdujemy tylko miecz i wieniec, czyli oznaki stanu rycerskiego, że człowiek pochowany pod tym nagrobkiem był szlachcicem, co jakby znajduje potwierdzenie z tyłu nagrobka, gdzie możemy przeczytać, czym się zajmował ten człowiek, kim on w życiu był, co osiągnął. Był kolonelem, czyli pułkownikiem w służbie Rosji u Katarzyny II Imperatorowej. Był uczestnikiem kampanii Potiomkina. Został odznaczony między innymi krzyżem świętego Jerzego oraz orderem świętego Włodzimierza i złotą szpadą. Szpada. No i rzeczywiście na stronie rosyjskiej, gdzie są kawalerowie orderów wymienieni, jest to nazwisko Tomas Tomatis. I nie udało mi się dotrzeć ponownie do tej strony, ale znalazłem potwierdzenie, za co on otrzymał ten order świętego Jerzego IV klasy. Był przyznawany taki order za zdobycie umocnionych pozycji wroga. I niestety tymi umocnionymi pozycjami wroga była nasza warszawska Praga w czasie insurekcji kościuszkowskiej. Ten człowiek oblegał Warszawę razem z Rosjanami. I nagle spoczął Pilchowice. Spoczął, tak. I to jest też ciekawostka, można to taka świadcząca o kosmopolityzmie tamtych czasów, że włoski szlachcic jest pochowany na pruskim Śląsku, wtedy pruskim Śląsku, był w służbie rosyjskiej, a napisy ma po francusku. Jeszcze jest ciekawy napis właśnie z drugiej strony, że manom ojca poświęca córka. Manom, czyli file to duch i many. Many to są jakby duchy przodków w tradycji rzymskiej, czyli też odwołanie do tradycji rzymskiej. Nie widzimy tu w ogóle, jak już powiedziałem, oznak jakiejś religijności chrześcijańskiej. No taka ciekawostka. Sam nagrobek w ogóle taki chrześcijan z tym mieczem i wieńcem jest bardzo zupełnie ciekawy. Inny niż zupełnie te, inny, które wokół niego znajdują. Tak, no to jest najstarszy nagrobek i w sumie jedna z większych ciekawostek historycznych u nas. Ale nie jedyna taka ciekawostka, bo idąc dalej możemy spotkać jeszcze, zobaczyć inne ciekawe rzeczy. Z tyłu nagrobek doktora Morica, osoby bardzo zasłużonej dla historii Pilchowic. Ten nagrobek też przez jakiś czas był schowany z obawy przed władzą ludową. Jest bardzo ładnie wykonany. Doktor Moric, szacowny. Tak, mieszkaniec Pilchowic. Szacowny mieszkaniec Pilchowic, był członkiem Rady Sanitarnej. Opowieści głoszą, że bezinteresownie pomagał mieszkańcom, którzy byli chorzy. No i zabiegał o różne dofinansowania, o różne profity dla naszej miejscowości. Osoba jak najbardziej zasłużona. Idąc dalej, również kolejne historyczne miejsca. Kolejne dwie ciekawostki, może zaczniemy od tej po prawej stronie, bardzo ciekawy nagrobek w formie kotwicy z dębowym krzyżem, z liśćmi dębu, liście dębu w tradycji niemieckiej, to też jakieś oznaczenie żołnierza, czy generalnie bardzo często się sam dąb jako takie potężne drzewo pojawiał w ikonografii. Jak się dowiedziałem po czasie, bo z początku myślałem, że kotwica jest symbolem chrześcijańskiej wierności, bo nawet u nas w kościele w przedsionku można zobaczyć na suficie malutkie kotwicy. Natomiast tu na kolejnym spotkaniu pani opowiedziała mi historię, że ten człowiek był marynarzem i do tego stopnia korzystał ze swojej marynarskiej wiedzy, że sprowadził do Pilchowic pierwszą maszynę parową, czy gdzieś tu w okolicy została przez niego zamontowana pierwsza maszyna parowa. Czyli też jakaś kolejna ciekawostka. Proszę zwrócić uwagę, jak starannie jest ten pomnik wykonany, jak wtedy dbano o takie szczegóły nawet. Płyta też pięknie zachowana. Tak, płyta się zachowała. Na szczęście właśnie tu nie było takich aktów wandalizmu specjalnych, że ktoś to starał się zniszczyć. No, nagrobek niszczy, ale próbujemy go tu jakoś ratować.
No i kolejna ciekawostka, tu muszę podejść bliżej. Tak, pozwolę sobie troszkę wejść. Mamy tu dyplomowanego inżyniera Johannesa Hoszka. Urodzony tam w 1888 roku. Ciekawsze, informacja pierwsza, Gefallen, czyli poległy w 1916 roku, als Flugzeugführer, czyli jako pilot samolotu. Am Frankreich, czyli we Francji. Sierpień 1916 roku to jest czas ofensywy aliantów nad Sommą. Nie wiem, nie ustaliłem jeszcze miejsca, gdzie konkretnie nad Francją zginął ten człowiek, ale no, lotnik w tamtych czasach to było coś, ponieważ samoloty to nie były jakieś specjalnie zaawansowane technicznie maszyny. Zdarzało się, że karabin maszynowy strzelał prosto w śmigło, które z racji tego było obite blachą. No, człowiek, który się odważył latać na czymś takim, już był bohaterem i sam fakt sprowadzenia tych zwłok do Pilchowic, też czy rodzina go sprowadziła, dlaczego go sprowadzono, już osoby o tym nazwisku już u nas nie mieszkają. Wyprowadził się jakiś czas temu, miał tu jakąś rodzinę. Ciekawostka. Kolejna. Kolejna ciekawostka, ale tych ciekawostek myślę, że może być dużo, dużo więcej. Może być dużo, dużo więcej. Jeżeli tylko sięgniemy do historii, tak. Sięgniemy do pamięci jeszcze tych osób, które żyją. To jest ważne też. I też, żeby te osoby zechciały się z nami podzielić. Żeby się chciały z nami podzielić. No i też nie mamy czasu. Tych osób ubywa. Sam pamiętam kilku weteranów II wojny światowej, z którymi rozmawiałem. I to też taka dla naszych widzów prośba, zachęta, żeby notować te rzeczy, bo potem szczegóły się bardzo, bardzo lubią mylić. Człowiek zapomina swoich, co wcześniej słyszał, jak się tego nie spisuje, to jest problem. Dobrze, z tą zachętą zostawiamy naszych oglądających i czekamy na odpowiedź.